Siemano, znajdujemy się na polu, na ugorze. Jest do koszenia hektar w dwóch kawałkach. Także jak widać, warunki ciężkie, ale czy dziecha trzeba je radę. Na pewno będziemy kosić do nocy, no bo wiadomo, czy jest skupienie pogoni niestety. Dziś będzie taki film bez muzyki, z dźwiękiem maszyn. Bo według mnie takie filmy są najlepsze. No to jedziemy. Myślałem, że gorsze poproszę. Ty jak skurde sobie. Jakby suche było, to by jeszcze lepiej szło. Myślę, jak jest mokro, to lepiej idzie niż po suche. Do spodu.
masakra. Buszujący przywara. Dodam, że przed wyjazdem był zatankowany do pełna, także po powrocie do domu łącznie z drogą, ale jest w jedną stronę jakieś chyba 12 km, to zobaczymy, jakie spalanie wyszło łącznie. Znajdujemy się na drugim polu. I jak widać, już słońce zachodzi. Tu jeszcze zejdzie ze 2 godziny. A idzie dosyć ciężko, bo trawa jest bardzo duża i bardzo gęsta. I na dwójce idzie bardzo ciężko, ale idzie. Nagram jeszcze trochę, może w nocy się coś dogra i to by było chyba na tyle. Orton, póki co spisuje się super. Tu sobie ująłem wałek i muszę sobie naprostować, ale dopiero już po sezonie. Dobra, to jedziemy. Włączamy dwójeczkę. Temperatura w normie. Także ognia.
ostatni kawałek zakończony. Składamy go blokę. I tyle, idziemy do domu. Tak te światła LED-owe właśnie świecą, co założyłem. Dobra, to tyle na razie.